witamy. Wojtek, bardzo dziękujemy, że przyłączyłeś się do nas. Witam, dziękuję za zaproszenie. Tak, to jest druga nasza rozmowa, drugi nasz podcast. Fundacja Przywództwo.org powstała po to, żeby wspomagać menedżerów w rozwoju, w rozumieniu zagadnień związanych z managementem. I spotykamy się cały czas ze zderzeniem tego, co jest tradycyjnie ujętym managementem, a tym, co jest psychologią, czyli dziedziną, która w zasadzie menedżerów teoretycznie jak dotąd nie dotyczyła. Mm-hmm. I prawda jest taka, że coraz częściej odkrywamy, zarówno za sprawą naszej edukacji, jak i tego, jaka literatura się pojawia od jakichś 5-10 lat, że nie da się odłączyć managementu od zjawisk psychologicznych. Nie da się wykluczyć z praktyki zarządzania tego, co jest generowane przez procesy nieświadome na przykład. Nie da się interpretować rzeczywistości w organizacji, nie odwołując się również do tego, co się dzieje właśnie na płaszczyźnie wewnątrz psychicznej, na relacji i tego typu wymiarach. Więc stąd zapraszamy ciebie, psychologa, terapeutę i znawcę problemów również organizacji, żeby trochę naszym słuchaczom podpowiedzieć też, dlaczego warto wsłuchiwać się w głos terapeutów i psychologów w ich praktyce menedżerskiej. Mm-hmm. Okej. Okay. Jako coach wiem, że ci się zdarza regularnie pracować z menedżerami, prawda? I zgaduję, że dość często przychodzą z problemami właśnie natury psychologicznej, a nie stricte organizacyjnej. Czy możesz... W tym się specjalizuję właśnie, raczej w tym miękkim podejściu. Mhm. No właśnie, w budowaniu i odbudowywaniu takich kompetencji psychologicznych menedżera i przywódcy. No właśnie, to jakbyś mógł nam powiedzieć, z czym się stykasz najczęściej? Jaki jest problem taki menedżerski, z którym masz okazję pracować najczęściej? Najczęściej są to procesy związane z przemęczeniem, wypaleniem i stylem zarządzania, czyli trudnością z przejściem ze stylu autokratycznego na styl demokratyczny, czy taki bardziej współcześnie pożądany. Mhm. I to jest najcięższy problem. Znaczy, przychodzą często ludzie, którzy chcą, szczerze chcą i czują taką potrzebę, rozumieją tę potrzebę zmiany stylu, właśnie z autorytarnego na demokratyczny. Ale nie wychodzi, nie mogą tego zrobić. Oczywiście na przeszkodzie stoją ich własne problemy natury psychologicznej. Wiecie, jak struktura charakteru, czy pewien zespół przekonań, czy też temperament, albo nawyki też. Bardzo, bardzo stare nawyki związane z określonym stylem zarządzania. Mhm. I jak rozumiem, jeśli już taki menedżer pojawia się u ciebie, to znaczy, że zidentyfikował gdzieś po swojej stronie jakieś wyzwanie i jest gotów do pracy, tak? Czy też niekoniecznie? No niekoniecznie. Część tak, a część przychodzi trochę zdziwiona, trochę wypchnięta przez ich na przykład HR, który zrobił im 360, no i te 360 pokazuje, że czegoś brakuje, tak? Że ludzie, którymi dany menedżer zarządza, skarżą się właśnie na zbyt autorytarny styl, pozbywanie możliwości dokonywania jakichś podstawowych decyzji, brak delegowania w dół i tak dalej, i tak dalej. Wtrącanie się we wszystko. No i ten ktoś przychodzi i pyta wtedy, no ale co jest ze mną nie tak? No, wszystko robię najlepiej jak mogę.
No i wtedy się zaczyna już interesująca rozmowa. Tak? Mhm. No to gdyby wziąć taki pierwszy przykład z brzegu, no bo jako menedżer ja też i koledzy, i koleżanki się z tym spotykają w zasadzie na co dzień. No i jeśli współpracujemy z na przykład zarządem właścicielskim, to z naszych dyskusji wiemy, że to jest bardzo trudny przypadek, dlatego że tam jest władza formalna, takie poczucie no właśnie bycia ostatecznym głosem w sprawach spółki. Jak pracujemy z tego typu postaciami, które właśnie mają jeszcze niezidentyfikowany ten... Nie chcę nazwać tego problemem wewnętrznym, ale szereg zjawisk, które zachodzą tak jakby zupełnie poza ich świadomością, prawda? I to wpływa na jakość życia ludzi w organizacji, to wpływa na skuteczność decyzji, to wpływa na bardzo wiele rzeczy. I co ty z takim człowiekiem byś zrobił, że tak powiem, czy robisz, kiedy on jeszcze nie wie, że jest... mógłby mieć pomoc ze strony coacha na przykład w tym, żeby sobie niektóre rzeczy uświadomić. Jak byś z tym postępował? No, zarządem właścicielskim to jest w ogóle osobny problem, bo jeśli firma zarządzana przez właściciela rozrasta się już w jakichś znaczących rozmiarów i staje się skomplikowanym organizmem gospodarczym, zatrudnia wielu ludzi na różnych szczeblach, no to wtedy okazuje się często, że właściciel jako zarządca nie potrafi sobie z tym poradzić już, prawda? Bo tak jak na początku tworzenia takiej firmy styl autorytarny jest czasami wręcz potrzebny, tak gdy już powstaje duża organizacja, która zatrudnia wielu menedżerów na różnych szczeblach zarządzania, no to takiego stylu już nie sposób utrzymać. Nie sposób też właśnie kontrolować wszystkiego, do czego zarząd właścicielski ma często skłonność, bo przywykł do tego, że ma właśnie wszystko pod kontrolą, bo ta firma była kiedyś mała, teraz jest duża, ale może w dalszym ciągu się tak da. No i prawdę mówiąc, w takich sytuacjach, kiedy widzę, że ten właściciel ma trwałe cechy osobowościowe, takie autorytarne, to wprost doradzam rezygnację z zarządzania, oddanie zarządzania w ręce fachowców, którzy organizację tak wielką potrafią ogarnąć i potrafią nią zarządzać jak gdyby w sposób wolny od dodatkowych przeszkadzających emocji. Typu, prawda, to jest moje dziecko, ja wiem najlepiej, co jest dla niego dobre. Poza tym ja zatrudniłem tych ludzi, to są moi znajomi, to są moi przyjaciele. Ja nie mogę ich zwolnić na przykład, mimo że taka potrzeba wyraźnie istnieje, albo przenieść na inne stanowisko, albo w ogóle dokonać jakiejś zasadniczej restrukturyzacji firmy, bo to będzie ludziom psuło nastrój, będzie mi psuło relacje z tymi ludźmi, no i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo takich problemów związanych z tym właścicielskim zarządzaniem, które naprawdę jest trudno obiektywnie przekroczyć. Znaczy nikt by ich nie przekroczył, prawdę mówiąc. No. I wtedy najlepszą drogą jest wycofać się z zarządzania, przejść do rady nadzorczej ewentualnie, czy w ogóle zachować swoje udziały i zaufać komuś, kto jest dostatecznie kompetentny, że on będzie wiedział lepiej, jak to wszystko urządzić. Jasne. I to jeszcze jest oczywiście taki dodatkowy kłopot, że takie firmy zarządzane właścicielsko, one często wchodzą w jakiś okres stagnacji i mielą w miejscu, tak, buksują. Więc to jest wyraźny wtedy wskaźnik, że trzeba tutaj najwyższy czas zorganizować zupełnie inaczej zarządzanie taką firmą.
Tak, widzisz, to ciekawe, że o tym wspominasz, bo tutaj w zasadzie ja sam i pewnie wielu moich kolegów i koleżanek, którzy się zajmują interim managementem i w zasadzie są w jakimś stopniu skazani na to, że gdzieś jest właściciel, zarząd właścicielski często. Jeśli właściciel, który ma władzę formalną w swojej organizacji, nie jest tak naprawdę gotów na to, żeby się tą władzą, bo tak to należy z jego perspektywy postrzegać, podzielić. I wiele projektów, które ja sam prowadziłem, czy które w dyskusjach gdzieś z kolegami się pojawiały, było zagrożone przez to, że właściciel czy grupa właścicieli zaprasza do współpracy menedżera, ale potem zaczyna rywalizować, torpedować decyzje, robić i tak po swojemu, nie wycofywać się z ról operacyjnych. Więc jaka z twojej perspektywy mogłaby być rada dla takich menedżerów? Nie, tutaj dzielenie się władzą niewiele daje. To trzeba po prostu abdykować. Mhm. No, ale skądinąd no, to nie jest łatwe dla takich ludzi, którzy stworzyli firmę, prawda, zarządzali nią wiele lat, doszli do jakiegoś sukcesu, poświęcili wiele lat życia właściwie tejże firmie, tak? Zaniedbując po drodze drugą nogę, czyli życie prywatne, więc też nie za bardzo mają do czego wrócić albo boją się tam wrócić z tą ogromną ilością czasu, który im pozostanie w rękach. Więc to są skomplikowane sprawy życiowe, psychologiczne, egzystencjalne wręcz, nad którymi się trzeba pochylić, które trzeba zrozumieć i jakoś przepracować z tymi ludźmi. Czasami to musi być dość długotrwały proces tej abdykowania. To nie może być nagłe. Trzeba sobie przygotować jakieś pole, na którym chce się wylądować i na którym będzie się coś działo i na którym ten, kto zrezygnował z władzy, będzie miał dalej mógł realizować w jakiś sposób siebie. Tak? Mieć, zachować poczucie sensu. To jest strasznie ważne. No właśnie, bo tutaj pojawiają się też takie nazwijmy to przeszkody w postaci przywiązania na przykład właśnie do wrażenia kontroli nad rzeczywistością, które mówię o wrażeniu, dlatego że ono faktycznie nigdy nie było pełną kontrolą, prawda? Ale było takie wrażenie kontroli, że dopóki ja jestem tutaj aktywny jako właściciel, no to czuję się bezpiecznie, bo mogę na wszystko wpłynąć, nawet jeśli ostatecznie to nie są skuteczne na przykład decyzje, prawda? I to takie zaproszenie właściciela do tego, żeby nie był przywiązany do tego poczucia takiej kontroli, jest dość trudne. No niesłychanie trudne. Tym bardziej, że jak wiadomo, poziom zaufania wzajemnego, szczególnie w kręgach biznesowych, ale nie tylko, w naszym kraju jest poważnym problemem. Tak. To jest bardzo niski poziom zaufania, więc taki właściciel, który ma oddać władzę, no, zmaga się też z tym, prawda, z myślami typu, znaczy ten człowiek mnie nie oszuka, czy on nie rozłoży tej firmy, czy on nie jest double agent, tak, i nie pracuje przypadkiem dla konkurencji. No, tysiące różnych wątpliwości, czasami na granicy takich paranoidalnych, ale no tak jest i też trzeba to jakoś uwzględnić, przegadać, przepracować, rozbroić tę minę czy tę bombę. Jest jeszcze drugi powód, który czyni taką sprawę trudną dla właścicieli zarządzających. No mianowicie pewna demoralizacja załogi, którą do tej pory zarządzali. Jak wiemy, autorytarny styl demoralizuje ludzi w tym sensie, że prawda, jeśli ktoś chce koniecznie sprawować kontrolę nad tym, co się dzieje, no to inni ludzie rezygnują z odpowiedzialności. Tak?
Mało tego, przestają też mieć taką autentyczną wewnętrzną motywację do tego, żeby działać twórczo, inteligentnie, jakąś wartość dodaną oferować tej firmie, w której pracują. Stają się takim biernym mechanizmem, który trzeba codziennie rano rozpędzać własną energię. Spotkałem takich właścicieli zarządzających, którzy do tego stopnia nie potrafili odpuścić kontroli, takiego poczucia, że tylko oni coś potrafią zrobić dobrze, wystarczająco, czy najlepiej. Że na przykład kontrolowali korespondencję, którą ich menadżerowie średniego szczebla gdzieś tam wysyłali w świat, prawda? Tak. I poprawiali te listy po nocach. Bardzo trudno jest to przełamać. Tak? Pamiętam taką pracę z jednym z menadżerów, którą pokazałem, no, że jeśli on nie pozwoli tym ludziom zacząć uczyć się na błędach, tak? I nie, naprawdę nie będzie delegował odpowiedzialności na nich, to oni się nigdy nie nauczą, bo to jest po prostu strasznie wygodne. No więc właśnie, tak. Że ja mogę schrzanić jakąś korespondencję, tak? I tak on mnie gdzieś tam... A też ten gość, ten właściciel, który stoi w bramce, tak? No jakoś złapie tą piłkę, tak? Tak. Więc ja nie muszę się specjalnie starać się tej obronie, tak? Już używając metafory aktualnej piłkarskiej. Więc są tacy, którzy właśnie, tacy menadżerowie, którzy no, właściwie grają w bramce, a ich drużyna prawie nie gra. No i to jest bardzo trudno zmienić, bo trzeba też zmienić tych ludzi. No więc właśnie. Trzeba zmienić tych ludzi, a jak ludzie się do czegoś przyzwyczają, to nie jest tak łatwo ich zmienić. Czasami trzeba ich wymienić, niestety. No a to są ludzie, których się zatrudniło, bo to był szwagier szwagra, prawda, i jak to się mówi, i spotykamy się razem na pogrzebach i weselach, więc jak ja mam to zrobić, a jeszcze firma jest w małej miejscowości, prawda, gdzie wszyscy się znają. Tak? No tak, no i dochodzi do tego ten problem, który wcześniej, o którym wspomnieliśmy, że nawet w momencie, kiedy menedżer wpływa na kulturę organizacyjną i zaczyna stwarzać takie warunki, że ludzie mogą poczuć się odpowiedzialni za to, co robią, bo się im daje tą możliwość, prawda, i się ich do tego zachęca, to jeśli gdzieś tam na górze krąży nadal właściciel czy właściciele i w zasadzie za jednym zamachem, jednym komentarzem czy jednym ruchem potrafi odebrać tą nadzieję, że coś się zmienia. No nie, nic się nie zmienia, no bo nadal, prawda, próbowałem tak, jak chcieliście, a tutaj znowu albo dostałem cios, albo ktoś mi powiedział, ja to zrobię lepiej. Tak. No więc właśnie. No więc taka transformacja w obszarze stylu zarządzania, no jest bardzo trudna, długotrwała i nie może być, jak to się mówi, dekretowana. No nie można tego zadekretować. Od dzisiaj mamy demokratyczną organizację, prawda, tak, pracy. Delegujemy wszystko w dół. Panowie bierzecie odpowiedzialność i tak dalej, bo no, tego typu posunięcia będą przez jakiś czas przynajmniej sabotowane przez załogę. Bo po prostu ludzie się przyzwyczaili do tego, że było im wygodniej. Oczywiście też nie wszyscy, bo na ogół są tam też takie jednostki, które mają swoje ambicje, które czują swoją wartość i mają odpowiednie kompetencje. I mogą taką zmianę powitać z radością. Tak. Więc takich ludzi trzeba znaleźć w organizacji i uczynić ich takimi strażnikami zmiany. Jasne. No jednocześnie my tutaj mówimy o zarządach właścicielskich, ale tych oporujących w takiej pozytywnej transformacji jest oczywiście więcej. Przychodzi mi do głowy taka książka, nie wiem jak jest przetłumaczona na polski, Toxic Workplace, gdzie właśnie... Toksyczne miejsce pracy. Tak, te toksyczne postaci, które w organizacji są i mają się dobrze,
zatruwają gdzieś tam to swoje otoczenie. Oczywiście im wyżej są w formalnej hierarchii organizacji, tym więcej psują, ale wcale nie tak łatwo jest w ogóle odnieść się do tego, dlatego że to się odbywa w taki ukryty trochę sposób. Przecież robią to, co należy, przecież tego ode mnie wymagacie, ale tak naprawdę gdzieś tam załatwiają swoje takie potrzeby emocjonalne, właśnie na przykład tego, kto ma najwięcej czasu antenowego podczas spotkań, to jest bardzo typowe. Albo kto ostatecznie ma rację. Więc to jest ogromny problem, prawda? Na ile w zarządzanie włączają się nasze takie narcystyczne szczególnie potrzeby, tak? Albo potrzeba władzy. I no, to jest niesłychanie istotna cecha, według której powinniśmy dokonywać takiej poważnej i radykalnej selekcji ludzi, jeśli już chcemy, żeby sposób zarządzania się zmienił. Tak. Bo ludzie, którzy są głodni na władzę i głodni na to, żeby utrzymywać jakąś swoją reputację czy swój image, prawda? No to są ludzie, których się nazywa ego-oriented, tak? I oni mają taką uporczywą tendencję do psucia organizacji, ponieważ używają organizacji do tego, aby sobie reperować swoje deficyty z poziomu ego. Co na ogół nie bywa zgodne z celami organizacji, tak? Więc trzeba szukać ludzi, którzy są goal-oriented, tak? Zorientowani na cel i tacy ludzie są najbardziej wartościowi. Bo tacy ludzie dopiero, oni są zdolni do tego, żeby funkcjonować na przykład w macierzowym systemie, tak? Kiedy oni są na tyle elastyczni, ponieważ widzą cel jest dla nich najważniejszy, tak? Cel biznesowy czy jakieś inne, na ogół biznesowe. No to oni się są skłonni zgodzić na to, że w jednym projekcie są szefami, a w drugim projekcie są podwładnymi jednego z tych, którzy szefowali, prawda, chwilę przedtem. I to dla nich nie jest żaden problem. No właśnie. To nie, ich nie boli na poziomie ego, tak? Wręcz to ich cieszy, bo oni są nastawieni na to, żeby najbardziej efektywnie zmierzać do celu. Tak. Jeśli zrozumieją, że taka ich pozycja i ich kompetencje w tej chwili raczej powinny być na poziomie członka zespołu, a nie zarządzającego, no to się godzą na to. Tak. Bez bólu. I mówią, jedziemy dalej. Tak? No właśnie, i w takiej bezcenni sytuacji... Bezcenni ludzie. Tak, tak, tak. I w takiej sytuacji, ja sam to też miałem okazję obserwować, zaczynają konkurować trochę dwa systemy, jeśli są nadal w organizacji te dwa typy, powiedzmy, czy te dwa podejścia reprezentowane, dlatego że nie da się za jednym zamachem, prawda, odfiltrować, zmienić, mieć tylko tych odpowiednio, nazwijmy tak, nastawionych i zaczynają ze sobą w jakimś sensie konkurować takie dwa systemy, które się na siebie nakładają. Literatura Frederica Laloux, którego dobrze znasz, no, przedstawia takie fazy rozwojowe organizacji od bardziej prymitywnych do coraz bardziej, nazwijmy to, oświeconych, gdzie wpływ postaci dominującej staje się coraz mniejszy. Prawda? Przechodzi przez jakieś tam fazy. Na początku postać dominująca po prostu dominuje. Później zaczyna dominować jakiś system reguł, prawda? Aż w którymś momencie w ogóle nie jest potrzebna siła dominująca i w zasadzie przywódca gdzieś tam jest w tle i organizacja się sama sobą zarządza. Natomiast w momencie, kiedy patrzymy na transformację, w której mamy zarówno osoby nastawione na realizację swoich bezpośrednich potrzeb emocjonalnych właśnie, które są niezgodne z dobrem organizacji, ale jednocześnie mamy tych, którzy bardzo postępowo do tego podchodzą i w jakimś sensie napędzają tą dobrą zmianę, no to występują w organizacji konkurujące ze sobą paradygmaty, konkurujące ze sobą podejścia. I to rodzi zupełnie nowe, że tak powiem, problemy, dlatego że
jeden system ściąga drugi system w dół i trochę opierają się na różnych mechanizmach. No tak. I wtedy jest potrzebne przywództwo. Jest potrzebne przywództwo, czyli na czele organizacji musi stanąć ktoś, kto rozumie ten proces, prawda, rozwoju w kierunku organizacji bardziej świadomej, bardziej samodzielnej, bardziej suwerennej, jak to się mówi, tak? I go nadzoruje, czyli wzmacnia tą frakcję, która służy temu procesowi. Tak? I to jest konieczne. No i to wtedy wymaga dość zdecydowanych posunięć, ale też to nie może być zbyt szybkie, zbyt takie, prawda, na mapu capu robione, bo ten proces, który tu pokrótce opisałeś, musi być ewolucyjny. On musi jakby wynikać z samej organizacji. Ta organizacja i ci ludzie w tej organizacji muszą do tego dojrzewać. Znowu tego się nie da zadekretować. Tak? I część ludzi się wykruszy, szczególnie tych, którzy mają właśnie, to są ego-oriented people, się będą wykruszać, bo po prostu nie wytrzymają w tym. Natomiast będzie coraz więcej ludzi, którzy są zorientowani na cel i którzy są zorientowani na sens. To co pisze Lalu i to, co w ogóle dzieje się w tej chwili, prawda, w organizacjach biznesowych, no tak naprawdę odpowiada na podstawową, niesłychanie istotną potrzebę ludzką, którą szczególnie w tej chwili ujawniło to tak zwane pokolenie Y. Czyli potrzebę sensu tego, co się robi. No i ta potrzeba sensu może się ujawniać, tylko może się zaspokajać tylko wtedy, kiedy mamy poczucie, że odpowiadamy, że mamy prawo do decyzji, że to my przynajmniej w jakimś stopniu monitorujemy relacje z otoczeniem biznesowym, prawda? Że nam się ufa, tak. Prawda? I wtedy ja mam poczucie współsprawstwa, tak? A nie jestem trybikiem w jakiejś machinerii ogromnej, anonimowej i właściwie nie bardzo wiem, co ja tu robię, przykręcając te trzy śrubki, tak? To już ten sposób organizowania ludzkiej pracy, prawda, taki gdzieś z XIX wieku, z początków zaczerpnięty, no on już się absolutnie do niczego nie nadaje. No, ludzka świadomość się zmienia. Ludzie, szczególnie ludzie, którzy już mają zaspokojone te podstawowe potrzeby, zgodnie z tą hierarchią potrzeb Maslowa chociażby, no oni chcą się realizować i oni chcą mieć poczucie sensu. Oni chcą mieć już poczucie spójności. To jest dodatkowy problem, czyli no, chcą pracować w zgodzie ze swoim sumieniem, jak się mówi. Więc organizacje, które nie są w stanie zaproponować tym ludziom takiego systemu wartości i takich celów, które tych ludzi przekonają do tego, że to jest spójne z ich własnym, wewnętrznym systemem wartości, będą w kłopocie. Tak. No właśnie, bo tutaj znów dochodzimy do w zasadzie roli przywódcy, który w dużej mierze jednak kształtuje poprzez chociażby narrację taką w organizacji oraz to, jakimi wartościami na co dzień żyje on sam, dając przykład, prawda, wpływa na całą organizację i dostarcza trochę tego sensu i tych wartości, niekoniecznie deklarując to nawet, prawda, czy niekoniecznie odwołując się poprzez jakieś frazesy do tego, że to są nasze wartości, ale mimo wszystko one... Więc właśnie po to jest przywódca, prawda? Tak. Po to jest przywódca, żeby odpowiadać na pytanie, co i dlaczego mamy robić, tak? A management odpowiada na pytanie, jak to robić. I tego rodzaju przywództwa ciągle brakuje. Tak. Mało ludzi bierze na siebie taką odpowiedzialność, żeby powiedzieć ludziom, co i dlaczego. Dlaczego akurat to? I jaki to ma sens, tak, innymi słowy. I przekonać ludzi, porwać do tego, żeby im się chciało to robić, prawda, i żeby satysfakcjonowało to wszystko ich
potrzebę sensu i potrzebę spójności. Mhm. I to jest ogromny deficyt w tej chwili, ale no, taki jest proces. No to jeśli to się nie pójdzie od góry, to pójdzie od dołu. No, prawdopodobnie będzie szło z obu stron jednocześnie, czyli, czyli te nowe kadry, prawda, których zresztą jest coraz mniej, więc tworzy się rynek pracobiorcy. One będą coraz bardziej wymagające, będą przebierać, będą ci ludzie dążyli tam, gdzie będą mieli poczucie sensu i spójności. A reszta będzie się zmagać, prawda, ze starzejącą się kadrą, która właściwie jest w ogromnej mierze sfrustrowana i ma kiepskie nawyki, tak, jeśli chodzi o zdolność do brania odpowiedzialności i tak dalej. No właśnie, czyli mamy dużo pracy, na pewno u nas tu w Polsce i myślę nie tylko. Nasza fundacja chce pomagać w tym procesie i w jakimś stopniu inspirować, o ile to jest możliwe. Bardzo dziękujemy, Wojtek, za udział. Zachęcamy wszystkich do zaglądania do twoich książek, które są inspiracją zawsze dla nas wszystkich. No szczególnie jedna w tym kontekście naszej rozmowy, to jest Quest, którą mam nadzieję gdzieś jeszcze można dostać. Quest, twoja droga do sukcesu. No zapytamy wydawcę, bo to jest dawniejsza książka. Czarna owca wydawała. No, także spróbujemy. Bardzo dziękujemy w każdym razie. Zapraszamy do następnych naszych podcastów. Będziemy zawsze rozmawiać o przywództwie i okolicach. Jest to temat niewyczerpany, ale wydaje nam się, że potrzebne jest poruszać ten temat, dlatego że no właśnie, brakuje nam przywódców. Dziękuję bardzo, Wojtek. Dziękuję bardzo. Cześć.